Dobry wieczór, bo widzę, że już się robi ciemno. Proszę Państwa, już wchodzę w moją prezentację. Zaraz Państwo powinni ją zobaczyć. Zaczynam od cebul bardzo wczesnych. Zapewne część z Państwa już miała okazję spotkać się z TaxStarem. TaxStar jest odmianą, która od lat już znalazła swoje miejsce i znalazła swoich wyznawców w Polsce. Odmiana jest w typie japońskim, proszę Państwa, czyli typie, który pozwala nam na sianie cebuli bardzo szybko. Gdy tylko warunki pozwolą na to, możemy wchodzić z siewem TaxStara, ale nie tylko TaxStara, tak z tych wszystkich odmian w typie japońskim. TaxStar, proszę Państwa, to jest przede wszystkim szybkość. Siejemy go szybko i zbieramy go szybko. Czyli to jest pierwsza cebula na worek z ładną, cienką szyjką, z bardzo atrakcyjną, złotą uską. Klienci lubią taki kolor cebuli, a w worku prezentuje się ona bardzo ładnie. TaxStar to jest kaliber 5-6, takie cebule uzyskujemy. Najważniejsze chyba dla Państwa jest to, że zbiór TaxStara odbywa się, można ją zebrać już w lipcu. I TaxStar, proszę Państwa, ma także kuzyna, brata, nazywa się ta cebula Takmark. Takmark od TaxStara, czym się różni? Tak naprawdę w okresie wegetacji to są niewielkie różnice. Tak jak wspomniałem wcześniej, możemy to bardzo wcześnie wysiać, bardzo szybko zebrać, czyli zebrać w lipcu. I proszę Państwa, główna różnica to jest różnica koloru łuski. Uska jest troszkę ciemniejsza na Takmarku, troszkę inny kształt cebul, tak jak Państwo widzicie, są bardziej okrągłe. Takmark jest taką odmianą, która fajnie się sprawdza przy przemyśle. Jeżeli ktoś celuje w taki wczesny przemysł, to zdecydowanie Takmark. A worek raczej bym pozostał przy TaxStarze, przy czym mamy trzecią odmianę, odmianę Superon. Superon, jak pierwszy człon nazwy odmiany wskazuje, super szybki. To jest szybkość TaxStara, tak samo bardzo szybko zaczynamy siać Superona. Superon jest połączeniem tych dobrych cech, tych dwóch odmian, które wspomniałem wcześniej. Czyli ładny kształt, ładny kolor, fajna uska, dobrze trzymająca się na cebuli i mocny system korzeniowy. No, tak jak wspominałem wcześniej, Takmark ma troszkę mocniejszy system korzeniowy od TaxStara i Superon przejął tą dobrą cechę po Takmarku. Więc tu możemy liczyć na troszkę większy plon. Plon, który jest sprzedawalny na świeżym rynku ze względu na kolor łuski. No i na dobrze trzymający się kolor łuski, dobrze trzymającą się łuskę, może tak bym to powiedział. Jest to idealna cebula na worek o dobrym potencjale plonotwórczym przy tak wczesnym zejściu z pola. Jeżeli Państwo uprawiacie wczesne odmiany, tutaj mam na myśli głównie bonusa, którego pewnie Państwo znacie, jeżeli już wcześniej uprawialiście cebulę, a szczególnie jeżeli uprawialiście cebulę pod przemysł. Bonus jest cebulą, która już się zadomowiła na polskim rynku. Jest od lat. Tak naprawdę na samym początku bonus był traktowany bardzo jako cebula przemysłowa. Bardzo dobry plon,
niekłopotliwa uprawa, strzelisty szczypior, taki bardziej kompaktowy, nierozbudowany, czyli łatwa ochrona przed chorobami grzybowymi. I odmiana, która była o tyle wdzięczna i jest o tyle wdzięczna, że nie zawodzi. To jest tak duży potencjał plonotwórczy, że generalnie dawała sobie zawsze dobrze radę. Co jest ważne? Ważne jest, żeby bonus dostał na samym początku wody, żeby złapał system korzeniowy, żeby pociągnął, żeby ona rozbudowała ten system korzeniowy nam. Ten poprzedni rok może nie był do tego bardzo sprzyjający, ale bonus i tak się sprawdził. On na końcu szczególnie bardzo dobija, jak rozmawiam z ogrodnikami. Każdy mówi, że te tony rosną w oczach, prawda? Ale ja jestem za tym, żeby nie przetrzymywać zbyt długo bonusa na polu po załamaniu szczypioru. Bonus jest taką odmianą, która załamuje szczypior w przeciągu 24-48 godzin. Całe pole leży. Szczypior wyłożony praktycznie w jednym momencie. To nam daje dobre wyrównanie, ale także łatwo możemy się zorientować, kiedy mamy go wykopać. Zbyt długo przetrzymany bonus na polu oczywiście zrobi nam większy plon, dorzuci nam tych ton z hektara, tyle że przetrzymany może nam obrać się z ust. Dlatego radziłbym uważać, kiedy nam się załamie szczypior i w miarę wcześnie zbierać. Wtedy uzyskujemy plon dobrej jakości, z niewielką różnicą na plonie naprawdę, a jest sucha masa, jest uska, bonus wtedy spokojnie sobie leży do stycznia. Przetrzymany no jest praktycznie do sprzedaży od razu. Od 2 lat bonus nie jest tylko rozpoznawalny jako odmiana przemysłowa. Zaczyna się sprzedawać także w worku, ze względu na to, że ta prezencja jest bardzo fajna bonusa, złota uska, dobra trwałość, fajne wyrównanie tak naprawdę. Więc bonus nie tylko przetwórstwo, ale także świeży rynek. No, odmiana ceniona przy obieraniu, głównie przy obieraniu maszynowym, bo bardzo wdzięczna, daje niskie straty, że tak powiem. I bonus jest od lat takim no, niezawodnym, można powiedzieć, niezawodną odmianą. Zeszły rok był trudny, ale przypomnijmy sobie, że jest od iluś lat z nami i zawsze możemy na niego liczyć. Te plony są w nim zbliżające się zawsze około 50, w najgorszym wypadku ton. Bonus poza tym no, jest taką odmianą wdzięczną do produkcji, tak jak wspomniałem wcześniej, bo łatwo się chroni. Nową odmianą w tym typie jest meduza, czyli też wczesna. Meduza jest generalnie dłuższa, późniejsza od bonusa o 5 do 10 dni, zależnie od warunków pogodowych. Charakterystyka tej cebuli już jest troszkę inna. Ona ma, jest bardziej mocniej ulistniona, mocniejszy system korzeniowy, fajniejsze wyrównanie, ten potencjał plonotwórczy jest większy na meduzie, przy czym meduza jest bardziej ulistniona, czyli taka, ten szczypior jest bardziej bujny, bardziej wegetatywny, co niestety zmusza nas do bardziej uważnego kontrolowania uprawy i do takiej uważniejszej ochrony przed chorobami grzybowymi. Ale ze względu na mocny system korzeniowy, na potencjał plonotwórczy i na większą zawartość suchej masy, bo meduza, proszę Państwa, spokojnie nam poleży do lutego. Jeżeli oczywiście, tak jak wspomniałem wcześniej, nie będzie przetrzymana cebula na polu, te wszystkie cebule z mocnym systemem korzeniowym mają to do siebie, że po załamaniu szczypioru
biją w tonaż w cebulę włóskie, więc trzeba o tym pamiętać. Tak, żebym zwrócił uwagę na to, żeby po prostu na samym końcu uważać z azotem, nie przerzucać ich azotem, bo one wtedy bardzo mocno ciągną, co sprzyja też i pobieraniu wody. Mocny system korzeniowy polecana na gorsze stanowiska, na których sobie bardzo dobrze poradzi. Proszę Państwa, tak już tylko zaznaczając, mamy także w testach w tym roku nową odmianę wczesną jatobę. Przyglądamy się jej od 2 lat. Prawdopodobnie w przyszłym roku będziemy się starali, żeby zagościła w większym zakresie na Państwa polach. Cebula typ hiszpański. Typ hiszpański, no po tym roku taki może troszkę będzie widać zniechęcenie u ogrodników tym typem. Ja uważam, że no nie wolno rezygnować zupełnie z tego, bo to są tony. To są tony, jeżeli chcemy wyprodukować cebulę, którą chcemy sprzedać wcześniej, to zdecydowanie tak, ten typ pasuje nam i wtedy ta Vuelta, o której Państwu chcę powiedzieć, ma rację bytu. I pamiętajmy o tym, że no nie wiemy specjalnie, kiedy to sprzedamy. Można część produkcji przeznaczyć pod typ hiszpański do szybkiej sprzedaży, pomyśleć o Reisburgierze, pomyśleć o wczesnych. To jest też jakieś rozwiązanie, czyli dywersyfikacja tych różnych typów na polu. Vuelta to jest bardzo mocny system korzeniowy. Każde stanowisko praktycznie się nadaje dla Vuelty. Vuelta to są przede wszystkim tony. To jest kaliber 7-9 takiej mocnej cebuli, cebuli dobrze wyrównanej i na typ hiszpański zdecydowanie zawierającej dużo suchej masy, tak? Bo wiemy o tym, że to przeważnie są cebule miękkie. Vuelta jest cebulą twardą, taką cebulą, która no, nadaje się do przetwarzania i nie robi problemów przy transporcie. Ale jak mówimy o długim przechowaniu, no to niestety musimy myśleć o czymś innym. I to zaraz Państwu zaproponuję. A tutaj tylko bym zwrócił na to uwagę, że jeżeli mówiłem wcześniej o w typie hiszpańskim, o tym, że siejemy wcześniej, że możemy siać w marcu, to nie jest żaden problem, bo te cebule sobie dobrze dają radę z tym, to w typie hiszpańskim niestety ten siew musi być przesunięty w kierunku maja. Bonus też może być posiany bardzo wcześnie, może być posiany tak jak Takstar w marcu. Meduzę bym widział gdzieś na siewach w granicach kwietnia, a tu no to już niestety gdzieś lądujemy koło maja z typem hiszpańskim, bo to jest niebezpieczeństwo tego, że może coś się zadziać, mogą być bicia w pętlę postanowy. Trzeba po prostu o tym pamiętać. Nową propozycją jest Iroko. Iroko testujemy. Troszkę inny kształt cebuli, także proszę Państwa, to na razie testowo, bardziej tak chciałbym informacyjnie powiedzieć Państwu, żebyście już widzieli, że coś będziemy proponowali Państwu w następnych latach. Cebula w typie Reisburger. Ten rok, no chyba tak jak rozmawiam z ogrodnikami i widzę, jest duże zainteresowanie Reisburgerami. No jest to różnica między ceną worka a ceną przemysłu. Inovista, proszę Państwa, Reisburger, który cechuje się fajną łuską ukrywającą, dobrą łuską ukrywającą, małą, cienką szyjką, dobrze leży. Dla mnie Inovista to jest idealna cebula do worka i w tym kierunku bym ją głównie kierował. Proszę Państwa, mamy nową jakby generację cebuli w typie Reisburger, jest to Brus. Brus, proszę Państwa, to jest
typowo przechowalnicza cebula. To jest Riceburger, który do tej pory tam, gdzie był testowany i to, co słyszałem u ochotników, to jest taka cebula, wkładamy tonę i wyjmujemy tonę. Niskie straty przechowalnicze, bardzo dobra łuska okrywająca, nie gubi tej łuski, na polu 3-4 łuski okrywające są wytworzone. Dobre wyrównanie tej cebuli przede wszystkim na polu, a co najważniejsze, no, wysoka zawartość suchej masy. To dzięki tej zawartości suchej masy, tak jak wspomniałem wcześniej, wkładamy tonę, wyjmujemy tonę, ale oprócz tego albo dzięki temu nie mamy też problemów z chorobami przechowalniczymi, które tam występują, które mogą nam się zdarzyć, tak? Idealny naworek do przetwórstwa, bo też są to troszkę większe cebule, duży potencjał promotwórczy. Jeżeli Państwo jesteście zainteresowani Riceburgerem, zdecydowanie polecam Brusa. Proszę Państwa, coś jeszcze o czerwonej chciałbym wspomnieć. Mamy w sprzedaży odmianę Rubilion, odmianę czerwoną, odmianę, która tworzy cebulę w kalibrze 5-6 cm. I co mógłbym powiedzieć o Rubilionie? Rubilion, jeżeli wspomniałem o Takstarze, pierwszy, to Rubilion to jest, można powiedzieć, brat bliźniak w kolorze czerwonym. Szybkie wybarwianie się wewnętrznej łuski, dobre wybarwianie się tej łuski, idealna przede wszystkim odmiana na worek. Odmianę do przechowania, którą bym polecił z odmian czerwonych, to zdecydowanie Ruby Star. Ruby Star, troszkę większy kaliber, 6-7. Czym się charakteryzuje? Przede wszystkim bardzo błyszcząca łuska, no, atrakcyjna wizualnie. Oprócz tego, że jest atrakcyjna wizualnie, to ma tą cechę, którą ma Rubilion, czyli szybkie wybarwianie wewnętrzne na czerwono, co jest bardzo ważne. I proszę Państwa, to taka jest dwufunkcyjna cebula, czyli do worka, do przemysłu, ze względu na swój kształt, do obierania maszynowego, szczególnie polecana przeze mnie. Proszę Państwa, chciałbym tylko zwrócić jeszcze uwagę, że może Państwo będziecie zainteresowani rozsadami. Nasze odmiany, szczególnie Takstar, Bonus, czy Rubilion lub Rubistar, są już sprawdzone, zdają dobrze egzamin, szczególnie na kujawskich polach, bo tam z tego rejonu, tym rejonem się zajmuję, to widzę. Więc tak jak już tu wcześniej prelegenci wspomnieli, nie wiemy, jak ta zima się skończy. Wiemy o tym, że jest sporo cebuli o zimę i posiane, ale przy tych mrozach, przy tych wiatrach może być jednak brak wczesnej cebuli. To jest zawsze ryzyko przy cebuli o zimę. Podejmujemy to ryzyko, ale w razie czego pamiętajmy o tym, że mamy te odmiany bardzo wczesne. Także proszę Państwa, starałem się zmieścić w czasie i chyba mi się udało. Jeżeli chodzi o pory, tak jak wspomniał przede mną Jakub, Enza stoi odmianami heterozyjnymi, odmianami, które głównie produkujemy z rozsady. Chiroki, Oslo, to dla tych, którzy robią pora, nie są nieznane nazwy, ale z siewu, no niestety tutaj troszkę mniej, jedynie naszego Comanche'a mogę polecić, to uprawy z siewu. Jest to odmiana wprawdzie heterozyjna, ale dająca idealne wyrównanie. Proszę Państwa, dziękuję za uwagę. Życzę zdrowia w tym ciężkich czasach.